Witajcie, z tej strony Paweł Płaza z Game Cornera i... Andrzej Sarnacki, też Game Corner, albo Poligamy. No, Poligamy i Game Corner. A jeśli go nie znacie, to się nie dziwcie, bo to jest Andrzej, którego nikt nie zna. Andrzej Starzysta. Tak, Starzysta, tak się nazywa tych ludzi, którzy nikt nie zna. A więc teraz co robimy, Paweł? Teraz bawimy się w kolejną misję koopa. Battlefield 3 oczywiście. Gramy dlatego, nie dlatego, że koop jest taki fajny, chcemy wam go pokazać jeszcze raz, tylko dlatego, że Andrzej chciał bardzo mieć filmik ze sobą i... Nie, chciałem bardzo udowodnić, że Battlefield, właśnie te kooperacje w Battlefieldzie, nie jest tak beznadziejna. Dlatego zagraliśmy trzecią misję, która była beznadziejna, bo Andrzej ciągle ginął. Czwartą. Co nie? To jest czwarta. Ale to jest trzecia, w tamtą graliśmy, tamtem ginąłeś, co nie? A nie, to tak, to tak na razie trzecia. Niech ci będzie trzecia. Tak, która jest takim Humvee w nocy, trzeba latać ciągle. Jest po prostu mieście. Nudna. No jest. Jest po prostu nudna, nie przechodzić, nie tykać kijem, powiem. Odejść od tego. Ale tutaj jest akurat, jest o tyle fajnie, że jest w nocy ta misja i że jest w Paryżu, to co wiem. Tak, teraz jesteśmy to prawdopodobnie również w Paryżu. I teraz Boga nie zginę, bo... Ja nie ginę. Jest zimno. Znaczy jest. Nie jak teraz, to jest zimno? Znaczy nie teraz jest zimno. No dobrze, coś. Jestem. I. Ale co, myślisz, że w tej misji jest zimno? Nie wiem. Na pewno powybijałeś okna Wandalu i teraz będziesz. No ja jestem. No i nie jestem Wandalem. Teraz jestem Wandalem. Jedna waza poszła. Waga. Dobra. I druga waza poszła. Wow, dało. To nie jest w ogóle tak, że teraz się schowałem za biurkiem. To jest biurko? Biurko, kontuar, biurko, biurko kontuara. Ej, zabij go, zabij go. Już leży. Ta muzyka. Ciągłe zagrożenie. Ta nerwy. I ciągle te cholerne lasery. Poważnie. Co? Poważnie, teraz cały tygodnie. Ale nie dlatego, że biorą mnie emocje, tylko dlatego, że jest mi strasznie zimno. Boże, naprawdę zaraz mi się coś złożyć. Jak będę stał przez 3 minuty, niezależnie od tego, czy będę leciał obok mnie granaty, to wiesz, że teraz polazłem po bluzu. Na razie jeszcze trzymam się twardo. Nie wiem, po co ludzie mają o tym wiedzieć, ale... Może mnie wiedzieli, że stoję jak... Chodź stoję. Już, no leży. Andrzej, chyste, no. Jezu. Okay. Ups. Panie wycofuj Paweł. Się, wycofuj się. Ty jesteś tak wycofany, Chryste, bo... Tylko muszę robić za siebie. No ale ta misja ewidentnie jest troszeczkę żywsza niż poprzednia. No jest żywsza i jest w fajniejszym otoczeniu, biurowym. Tak, to prawda. Znaczy, to otoczenie też było okej, tylko... Było... Znaczy mi brakuje takiej... Mi brakuje takiej mapy w BF-ie zwykłym, że jest takie właśnie biuro i się toczy w nim walki. A to też byłoby zbyt a la Call of Duty. Ale te i tak są mapy a la Call of Duty, więc mogłaby być przynajmniej jedna fajna mapa a la Call of Duty. No to wszyscy by ponosili alarm, że kopiujemy Call of Duty. Ale i tak Metro jest Call of Duty. Okej, jest Call of Duty, ale jest... Jest fajne swoją drogą, ale mimo wszystko mogłoby być jeszcze fajniejsze. Dobra, okej, to mogłoby uważać granat. Dobra. Chodź! Czekaj, góra. Boże, Paweł, jesteś... Strasznie... No bo to są boty, chyba. Z botami się nie przejmujesz. One tylko strzelają bardzo celnie, nie wiadomo czemu. Ej, faktycznie mogę dać fajnie tu wracać. Mówię. Nie, przez chwilę mi się przypomniał Deus Ex. A mi się też przypomniał Modern Warfare, misja w stacji telewizyjnej, którą powtarzałem 20 razy. To było łatwe. Nie. Dlatego powtarzałem, bo fajnie było oglądać te wszystkie komputery, które latały. Naprawdę. Chcesz powiedzieć, że specjalnie ginąłeś? Tak. Tak, serio, ja specjalnie ginąłem w tej misji, żeby jeszcze raz ją zacząć. Czekaj, strzelają do nas znowu. O! I teraz specjalnie znowu zginąłem. Czekaj. Przesunę się do siebie. Natomiast kampania w tej grze jest cholernie nudna. Przynajmniej mi się nie podoba.
Szczerze powiedziawszy, przyznam się do mojego grzechu. Niestety nie przeszedłem, no ale błagam. To gra teraz. Ja też nie przeszedłem, ale jestem tam w Teheranie, ale jak na razie to było strasznie słabo. Ja ciągle mam wrażenie, że nie zostałem ten taki nieparty uczucie, że ten single player jest cały czas doklejony do tego głównego dania, tak? Czyli do multiplayera. No, tak, ale mogli przynajmniej zrobić te danie jakieś pikantniejsze. Nie, dobra, nie wiem. Już raz swój tyłek, Boże. Jestem na chodzie, więc... Dobra, ktoś zmieni broń. Teraz? Teraz akurat zmienisz broń? Dobra. Super zmieni. Timing. To jest tak czarno, że nie widzę nikogo. Ale fajna jest tutaj destrukcja otoczona. Znaczy, destrukcja. Dobra. Zastanawiam się, dlaczego nie strzelam. Super, amunicja. Paweł, twój bohater nielicho przeklina. Idziemy. No i widzisz, właśnie wtedy ostatnim razem w ten sam sposób nie... Może byś mnie podniósł, co? Tak, już tam. Zniszczyłem kamerę, nie będą wiedzieli, że tutaj jesteśmy. Nie, myślę, że nie na tym to polega. Nie? Chcesz mi powiedzieć, że te wszystkie lata to co to? Gania z Pintercella. No weź się tutaj ustaw. A, już, dobra, stoję. Chryste. A! E! Ostro. Naciśnij E! Otrzymam E. To jest F. No, E! To jest F. Zaczynam E. To F naciśnij. Przyciskam F. Co się dzieje? Gdzie ty masz użyj w tej klawiaturze swojej? Poczekaj, na razie szukam. Człowieku, jak my nie zrobimy tego materiału, bo ty nie możesz wcisnąć. Mówię poważnie, nie mogę wcisnąć. To idź sprawdź, czy na dole nie ma niczego, albo tam dalej. Paweł, zaraz się zastrzelę. No oczywiście, że jest na dole! Chryste panie! Tak? Dobra. No i? No i czekamy. Na co czekamy? Nie wiem. Jest jakaś animacja. Jezu, ale to było głupie. Fantastycznie, że namiętnie biłem przez parę sekund. Drzwi nożem. Jezu, nie no. Genialnie. Tylko teraz nie możesz zginąć, wiesz o tym. Wiem. Ja też zostałem na drogą. O, i zginąłem. Wróć tam, wróć tam, panie. Czemu te boty są takie celne? Rozumiem, że one są głupie, ale... Jak są głupie, to nie powinny być celne. Dobra, teraz zostanę na górze, bo tak bez sensu ładować się. A wiesz, że to nie tak chyba miało być? Dobra, na razie nie przejmujmy się. Błam, po prostu nie chcę mi się drugi raz zostać na górę. A ja mi się nie chcę na dół dostać, bo ty też byś mógł zginąć, wiesz? Czekaj. A wracając do kampanii, niektóre osoby wskazywały, że głupie jest to, że tam nie zrobili samouczków, jakichś wprowadzeń do pojazdów. I rzeczywiście, jak latałem w sensie, ludzie mają problemy z wejściem do pojazdu? Nie, mają problemy z kierowaniem pojazdem. O nie. Latanie może być trudne, naprawdę. Nie należy się śmiać z tego, no. Nie, no, przypomniałem się, jak wielokrotnie ludzie się zastanawiali, jak można w Battlefield 2 podnieść myśliwiec pionowo. Ale to chyba to nie jest tej samej rangi kłopot. Nie, to nie jest tej samej. Chyba, że ktoś ma kłopot. To też nie jest tej samej rangi kłopot, co opuszczenie klapy w desantowcu 42. Dobra. Bo to też był duży problem swego czasu. Znaczy, chodzi o to, że jeśli jest kampania, jeśli się daje misję w odrzutowcu, to można by dać graczowi pokierować tym odrzutowcem, a nie zrobić z niego strzelca głupiego. Nie wiem, o czym mówisz, nie przechodziłem tego fragmentu.
Dlatego bardzo się cieszę, że jesteś. Dlatego bardzo się cieszę, że nagrywasz z tobą to materiał, bo to dzięki temu jest bardzo bogaty. Nie no, tak poważnie to no, na razie zajmę się multiplayerem, który no, co by tu dużo mówić, na po prostu jest genialny. Tak. No poczekajmy jeszcze niczego nie wypowiadajmy. Poczekajmy jeszcze na model Warfare 3. Który będzie już oczywiście chyba wszyscy powiedzą, że to jest odgrzewa. Już będzie we wtorek. I wszyscy znów okrzykną go mianem odgrzewanego kotka. To. A skąd wiesz? Znaczy niektórzy. No nie, może wygląda tak samo, ma te same tryby i. Niektórzy mówią, że BF3 jest taki odgrzewany trochę. Nie wiem, negowałbym to. W sensie, co widzisz tutaj takiego aż tak mocno podobnego do Battlefielda? Znaczy do rzeczywiście, tam nie było misji kooperacyjnych. Nie było misji kooperacyjnych teraz. Czy tak, te misje kooperacyjne. Ej, podnieś mnie, co? Panie ale Andrzej. Już pędzę. Relax, buddy, relax. Dobra, okej, nie musiałeś. Ale nam szybko idzie. Garaż. Fajny garaż. Garaż. Wjechaliśmy z buta. Zaje fajny. Teraz wjechaliśmy z buta do ciemnego garażu. To jest klatka schodowa do jasnej cholery, a nie garaż. Klatka do garażu. Ach, no chyba, że tak. Ach! A teraz garaż. Ups! Coś Paweł. Często ginę w tym materiale. Co jest kompletnym zaprzeczeniem poprzedniego materiału. Jasne. No sam przyznasz, że tutaj ginąłeś. 3 razy powtarzaliśmy przez ciebie misję. Dobra, idziemy. Okej. Krzyż, prawo, dobra. Krzyż. Prosto Paweł. Powinno być. Paweł, błagam. Co? To jest tylko jedna droga. Krzyż. Zgubiłem się. Tu! Tutaj. Ej, chcę się dostać do krzyża. Głupia gra. Nie udostępnia krzyży. Okej, zebrałem nic, możemy dalej. Schodzimy na poziom B. Zatem już czekaj na towarzysza. Towarz. Włączam do towarzysza. Wierzysz z buta znowu. No. I jesteśmy gdzie? Wow. Chodź. Jedź. O Jezu. Jezu, ja jeżdżę. Nie no, to jest najgorsze rzecz, jaką mogli zrobić. Ej, zabij tamtych. Wow. Jeszcze jest hip-hop. No właśnie, jedziemy. Właśnie chciałem o tym wspomnieć, że jedziemy przez garaż przy tłustych gitach. Jo. Dobra, okej. Ej, zgubiłem się. Paweł, tam masz. O, tak, dobra. Są te strzałki, tylko że one gdzieś nie. A nie mogę najbardziej parkować, sorry. Jeszcze mi nalepią. No. Lewa, prawa. A, bo tutaj, a te strzałki, ale mnie zmyliły. I to koniec? Mówię na to, że już skończyliśmy. Ale fajne było. Jak widać, no misja była jakoś krótka, natomiast o wiele bardziej intensywna niż poprzednia. No dobra, to dzięki za oglądanie i trzymajcie się, kiedyś powrócimy może.